Witam wszystkich. W tym filmiku pokażę wam mój trening na najkrótszym torze w grze Need for Speed Most Wanted. Zapraszam was do oglądania. No więc, szybki wyścig, własny wyścig, tor i Ironwood Estates na 4 lapy. Oczywiście, jak już mówiłem, to jest mój trening. Więc parę błędów popełnię. Fajny wóz się trafił. No i bez nitra będę jechał. I tak jako ciekawostkę powiem wam, że żeby zrobić na tej trasie, na drugim lapie, czas poniżej 38 sekund, to trzeba naprawdę umieć jeździć. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jak na przykład EDRX Neon. Trudna trasa to nie jest. Dobrze, muszę walnąć. Jest, udało się. Fajny czas na pierwszym lapie. Dobra, jedziemy. Mały błąd, bo trochę za mała prędkość, ale jedziemy dalej. Jak najbliżej ściany, jak największą prędkość trzeba mieć. I nie ocierać się o ściany. Taka zasada jest na tym torze krótkim. Niskie 40 sekund. Jak na razie. Na trzecim lapie zrobię lepszy czas. Pewnie. Ups, no i błąd. Za późno zacząłem skręcać. Kolejny błąd, bo za mała prędkość po upadku. Ostatni lap najlepiej pewnie pójdzie. No i go. Ładnie. Prędkość za mała, ale można jechać spokojnie dalej. Dobra prędkość. I teraz dobrze trzeba tu wyjechać. No i super. Czas na 4 lapach to 2 minuty 46 sekund i 5 setnych. Na wszystkich lapach oczywiście to było. A teraz czasy na pierwszym, drugim, trzecim i czwartym okrążeniu. Tak one wyglądają. No i tak właśnie wyglądał mój trening w grze Need for Speed Most Wanted. THX for watching.